Nasz kraj w ostatnich dniach nawiedziła największa powódź od 1997 roku. Jedną z najbardziej widocznych w mediach postaci tego trudnego czasu był, co nie powinno być zaskoczeniem, będący obecnie u władzy polityk, premier Donald Tusk. Co ciekawe, zdaniem wielu ekspertów od wizerunku, premier Donald Tusk jego wizerunek zyskał w tym czasie. Premier swoimi zachowaniami, wypowiedziami, postawą miał zaprezentować się bardzo korzystnie dla siebie i swojego obozu politycznego. A przynajmniej z ogromnego testu dla każdego rządzącego polityka, jakim jest katastrofa naturalna, wyjść w miarę obronną ręką. I oczywiście jeżeli Donalda Tuska i jego formacji przed całą tą klęską żywiołową nie lubiliśmy, to na pewno przez jego ostatnie zachowania nikt go jakoś specjalnie nie polubił. Swoich wielbicieli też zapewne by nie stracił, o ile kompletnie nie położyłby sytuacji tego ciężkiego czasu. Ale rzeczywistość i opinia publiczna jest często dużo bardziej zniuansowana, niż może nam się wydawać, jeżeli przebywamy tylko i wyłącznie w swoich bańkach. Dla doświadczonego polityka, jak cynicznie by to niestety nie zabrzmiało, kryzys jest nie tylko zagrożeniem, ale też bardzo często szansą. Donald Tusk wydaje się, że swoją wykorzystał i to również dzięki dość sprytnym zabiegom wizerunkowym i komunikacyjnym. Co to za działania? Chyba warto by to przeanalizować. W tym miejscu zaznaczę, że z perspektywy tego materiału postaram się być maksymalnie neutralny. Nie interesuje mnie tutaj polityka, ani to, czy pewne działania, wypowiedzi były dobre, złe, moralne, etyczne, czy też może trochę niesprawiedliwe. Jakich psychologicznych strategii, zagrań, nawet sztuczek używał Donald Tusk w całej tej kryzysowej sytuacji powodziowej? Opowiem wam o 8 takich dobrze zbadanych, opisanych w psychologii technikach. Myślę, że szczególnie te ostatnie mogą być zaskakujące, dlatego zostańcie ze mną. Strategia pierwsza. Ludzki premier i wojenne inspiracje. Witam państwa po kolejnej ciężkiej nocy. Chyba w poważnym wystąpieniu publicznym premiera Donalda Tuska w t-shircie zamiast garnituru jeszcze nie widzieliście. Czy tego typu strój nie kojarzy wam się z konsekwentnie, bo od pierwszych dni wojny aż do teraz, ubiorem noszonym przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego? Co ciekawe, trafiłem nawet na artykuł będący rozmową z ekspertem od wizerunku pod tytułem Donald Tusk w trakcie powodzi chce być jak drugi Wołodymyr Zełenski? Idziemy na wojnę z żywiołem. Premier ma tutaj pokazywać swoje ludzkie oblicze, wspomina chociażby o nieprzespanej nocy, widać wyraźnie, że jest nieogolony, do tego wszystkiego ma wyglądać tak, jakby był cały czas w pracy, jakby zakasał te przysłowiowe rękawy do pracy, no akurat ma krótką koszulkę, więc nie ma rękawów, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Do tego i mają to być nawet wnioski wyciągnięte bezpośrednio z pomyłek rządzących w 1997 roku, żeby dopasowywać strój do sytuacji, jak napisał chociażby ekspert tutaj wspominany. W warunkach kryzysu, w tym przypadku wojny z żywiołem, ostatnia rzecz, którą powinien zrobić polityk, to ubrać się w garnitur i lakierki. I tak wystrojony ma teraz spacerować wśród powodzian? Nie jest to więc absolutnie zagrywka wizerunkowa wymyślona akurat przez prezydenta Ukrainy, stosowana też zresztą przez innych polityków już od dawna, z którą można też oczywiście przegiąć i uzyskać efekt raczej śmieszności, czego potrafił dokonać chociażby prezydent Francji Emmanuel Macron w początkach wojny w Ukrainie. Czy Donald Tusk inspirował się Wołodymirem Zełenskim w swojej strategii komunikacyjno-wizerunkowej? Jeżeli tak, to bardzo zaskakujące mogą być dla was pewne podobieństwa do wizerunkowych strategii zupełnie innego, acz też bardzo znanego polityka. Zanim zdradzę, kto to taki i jaka to strategia, to serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeżeli chcecie oglądać więcej takich materiałów, gdzie analizuję różne strategie komunikacyjne, wizerunkowe, psychologiczne sztuczki znanych ludzi, chociażby polityków. Będzie to dla mnie ważny sygnał, że warto kontynuować tego typu format. Strategia druga. Polityka od kuchni. Czy Donald Tusk, zarządzający kryzysem powodziowym w zasadzie na żywo, przed kamerami, otoczony swoimi najważniejszymi ministrami i urzędnikami, wydający im na bieżąco polecenia, nie skojarzył wam się z innym władcą? I absolutnie mówię to bez cienia złośliwości, nie chodzi mi tutaj kompletnie o to, że Donald Tusk jest tego typu politykiem, co Władimir Putin, bądźmy poważni. Tego typu strategia nie została też absolutnie wymyślona ani stosowana po raz pierwszy przez prezydenta Rosji. Jej cel jest dość prosty, ma on pokazywać nam w szczególnie wyjątkowych momentach politykę niejako od kuchni.
A co może mieć na celu pokazywanie, jak działa rząd od zaplecza? Ma przede wszystkim sygnalizować transparentność wszystkich działań, podkreślać ich prawdziwość, a więc zdobywać w ten sposób też większe zaufanie społeczeństwa. Polityk pokazujący też samego siebie przy pracy łatwiej buduje wizerunek tak zwanego męża stanu, a więc kogoś, dla kogo polityka nie jest tylko i wyłącznie wykonywanym zawodem. Nie mówiąc o tym, że pokazywanie na żywo w nie do końca kontrolowanej sytuacji, jak wydaje się polecenia innym ludziom, swoim podwładnym, którzy też ochoczo, pełni energii, ale i z szacunkiem biorą się do ich wykonywania, buduje wizerunek silnego lidera, a wokół silnych liderów, jak pokazuje wiele badań, lubią się gromadzić ludzie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Co ciekawe, jeżeli kogoś zbulwersowało to nawiązanie do Władimira Putina, a przecież chciałem pozostać neutralny politycznie, to warto sobie przypomnieć, ten sposób prezentacji przywództwa przejęła Platforma od PiS, bo prezes zawsze miał za tło grupkę dworaków okraszoną zakłopotanym uśmiechem paru dziewczyn. Skąd prezes wziął to Bizancjum? Nie wiadomo. Może od Putina. Łatwo się wchodzi w buty PiS, ale o wiele trudniej z nich wyjść. Jak zresztą zwracają uwagę eksperci, polityka pokazywania polityki od kuchni, chociaż może budzić większe zaufanie i gromadzić ludzi wokół lidera, jest też dość ryzykowna. Donald Tusk kreuje w ten sposób narrację na męża stanu, ale to może być różnie odbierane na zewnątrz. Jeżeli kogoś wpuszczamy do kuchni, to ryzykujemy, że nie zobaczy tam idealnego porządku. Widać na posiedzeniach sztabu, że tam nie idzie wszystko tak, jak powinno. Czasami premier się irytuje, czasami nie do końca te komunikaty są jasne dla osób z zewnątrz, a nawet dla samych ministrów. Ryzykownych, choć wydaje się, że jak na razie skutecznych, psychologicznych zagrań, premier Tusk ma jednak więcej. Technika trzecia. Mówię jedno, ale komunikuję drugie. Premier od początku kryzysu powodziowego, co nie powinno zaskakiwać przez swoich przeciwników politycznych, jest oczywiście w kontekście tej powodzi cały czas atakowany. Uważa się jednak, że dość skutecznie idzie mu odbijanie tych ataków i wręcz punktowanie swoich politycznych przeciwników. Choć oczywiście znowu, jeżeli ktoś ma bardzo silne sympatie lub antypatie polityczne, będzie to odbierał bardzo subiektywnie. Jakich zagrywek psychologicznych używa jednak Donald Tusk? Bardzo często na przykład zdaje się mówić jedno, a komunikować coś zupełnie przeciwnego. Chociażby we środę w Sejmie powiedział coś takiego. Akurat w przeciwieństwie do niektórych tu obecnych, nie mam zamiaru tu nikogo rozliczać, ale ja wśród tych ludzi jestem od pierwszych godzin tej powodzi. Prosiłbym o uszanowanie tych ludzi, którzy chcą wysłuchać te informacje. Zauważyliście, że premier stwierdza tutaj, że nie rozlicza, ale jednak rozlicza, podkreślając, że on był z ludźmi, a nie jego przeciwnicy polityczni. Bardzo sprytne słówko ale jest chyba zresztą jednym z ulubionych słówek naszego premiera. A warto wiedzieć, że dla naszego umysłu, dla komunikatów odbieranych z ale, ma ono bardzo specjalne znaczenie. Spójnik ale nazywamy czasem słowem młotkiem, bo niczym młotek rozbija zdanie na dwie części i niczym młotek niszczy tę część, która pojawiła się przed słowem ale. Słówko to, tak pozornie niewinne, potrafi zmienić pochwałę w krytykę, zaletę w wadę, powoduje, że zostaje w pamięci tylko ta część zdania po ale. Inny przykład ze wspomnianego posiedzenia Sejmu? Odnosząc się do wiecu politycznego Prawa i Sprawiedliwości wymierzonego w swoją osobę, Donald Tusk stwierdził: nie powiedziałem na ten temat ani jednego słowa, ale wydaje mi się, że wy też nie powinniście się wypowiadać na temat tego, kto za późno tam pojechał, kto w ogóle tam pojechał i kto zajął się powodzią wtedy, w tę sobotę, gdy woda naprawdę przyszła do miast. Czyli znów premier Tusk nie komentuje, bo jest ponad tego typu przepychanki, ale jednak komentuje, dodatkowo dość sprytnie wbijając ponownie szpileczkę. Co ciekawe, sprytnie używając słówka ale, premier podsumował też w korzystny dla siebie sposób bilans obecnej powodzi, porównując bilans ten do powodzi z 97 roku. Premier porównał też tegoroczną powódź z tą z 1997 roku, stwierdził, że obecna była większa, jeśli chodzi o opady w regionie, ale mniejsza, gdy mówić o rozmiarach katastrofy. Przypomniał, że największe miasta jak Wrocław i Opole tym razem uniknęły powodzi. Ale premier Tusk jest zręczny nie tylko we wbijaniu szpilek swoim przeciwnikom, mówiąc coś, mając na myśli coś zupełnie innego, czasami potrafi wbić szpilkę nawet niejako nic nie mówiąc. Jak powiedzieć nie mówiąc? Tę zagrywkę psychologiczną nieźle pokazuje fragment. To sianie paniki, nie, już ja pomijam kto i dlaczego to robi, ale to jest naprawdę ciężki grzech. Premier tutaj w typowy dla siebie sposób nie tylko mówi, że pomija, ale jednak nie pomija, ale też chociaż nie mówiąc nam kto i dlaczego, bardzo wyraźnie nam sugeruje, kto i dlaczego tego typu rzeczy, bardzo negatywne jego zdaniem, robi. Tylko czy tego typu technika jest w ogóle skuteczna? Oczywiście bardzo różnie można ją odbierać i oceniać. Ale na pewno bardzo mocno kontrastuje ona chociażby z wypowiedziami, sami się pewnie domyślacie, jakiego lidera jakiej partii, który zawsze bardzo konkretnie wskazywał, kto robił co i z kim. Strategia piąta.
gołąbek pokoju. Naprawdę sprytnym zagraniem zawsze, jeżeli tylko jesteśmy w stanie odpowiednio moderować jakąś dyskusją, jest zacząć od nawoływań do zgody, zawieszenia broni i współpracy dla dobra oczywiście innych ludzi. Tak było chociażby we środę wieczorem w Sejmie. Dobrze, że z tej sali mogą usłyszeć, że niezależnie od partyjnych barw, wszyscy dzisiaj jednoczymy się z nimi w ich bólu, w ich trosce, w ich gigantycznej pracy. Tak swoje przemówienie w Sejmie zaczął premier. Później dzielił się z posłami tym, co rzekomo usłyszał od mieszkańców terenów dotkniętych powodzią. Słyszałem, że oczekują od nas, od ludzi tu zgromadzonych, solidarności z nimi w tym nieszczęściu, a nie politycznej bijatyki. Tego typu postawienie sprawy jest o tyle genialne, że jeżeli opozycja potulnie zastosuje się do próśb premiera, żeby współpracować zamiast trwać w konflikcie, to oczywiście w oczach większości ludzi zapunktuje premier jako ten, kto potrafił do tej zgody nakłonić nawet swoich przeciwników. Jeżeli zaś polityczna nawalanka będzie trwała, no to ktoś tutaj działa wbrew interesom biednym, pokrzywdzonym ludziom w czasie kataklizmu powodzi. Dla premiera win-win. Co ciekawe, jemu samemu nie przeszkadzało to oczywiście wbić też jeszcze kilka szpileczek swojej opozycji. Strategia szósta. Przewaga pierwszego głosu. Premier bardzo przemyślnie wykorzystał więc to, że to on rozpoczynał całą dyskusję tego dnia. On decydował niejako o jej moderacji. I to wręcz na poziomie zaplanowania całych obrad Sejmu. 15 przemówień ministrów i premiera Donalda Tuska to plan rządu na sejmową debatę o powodzi i jej skutkach. Dyskusja w Sejmie rozpoczęła się po godzinie 18. To sprawia, że spodziewany przez rząd atak PiS w sprawie reakcji kryzysowej z sejmowej trybuny rozpocznie się w późnych godzinach wieczornych. W ten sposób w głównych telewizyjnych programach informacyjnych i wieczorem w sieci dominować będzie przesłanie rządu, a przede wszystkim premiera Tuska. Premier narzucił więc ton zgody, porozumienia obradom. Zaplanował je tak, żeby jego przeciwnicy mówili, kiedy wszyscy już będą niejako spali, więc posłuchamy o tym dopiero kolejnego dnia. A do tego często wchodził wprost w rolę moderatora, który zachęca do tego, żeby nad czymś się skupić albo o jakimś temacie lepiej się nie wypowiadać. Na przykład zarzucając posłom opozycji, że jeżeli nie mają nic konstruktywnego do powiedzenia, lepiej, żeby milczeli. Konsekwentnie budował więc wizerunek osoby, która jest niejako ponad tym wszystkim i ze swojej pozycji tej słynnej moralnej wyższości może pouczać swoich niesfornych, niedojrzałych jeszcze do wielkiej polityki kolegów z opozycji. Jak odebrali to ludzie? To chyba dobre pytanie chociażby do Was. Drodzy widzowie, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Czy zgadzacie się przynajmniej, że premier zręcznie wykorzystał sytuację kryzysową? Jakie sposoby zagrania, a może przypadki mu w tym pomogły? Jestem ciekaw też Waszych przemyśleń, więc też podzielcie się w komentarzach. Jeżeli uważacie, że był to fajny, wartościowy materiał i warto, żeby inni go też obejrzeli, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję, bo to bardzo mocno wpływa na zasięg. Te odcinki nie toną później zupełnie, nie znikają, mogą dotrzeć do szerszego grona, więc będę bardzo zobowiązany. No i w takim wypadku, jeżeli Wam się podobało, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.